Life on Wheels działa dzięki Waszemu wsparciu. Zasubskrybuj nas i dołącz na patronite.pl/LifeOnWheels. Cześć. Witajcie w kolejnym odcinku w łóżku z Wojtkiem Sawickim. Na wstępie chciałbym podziękować wszystkim patronom i patronkom za wsparcie. Dzięki Wam istnieje ten program. Zachęcam Was do zostawiania subów i kciuków w górę. Dzięki temu nasz kanał może się dalej rozwijać. Dzisiaj chciałbym się skupić na temacie życia pozornego. Bo takie życie przez wiele lat prowadziłem, czego nawet nie dostrzegałem. Dlaczego prowadziłem takie życie? Myślę, że głównym powodem było rozczarowanie efektami rehabilitacji. Powiedzą, że jako dziecko wkładałem w to maksymum zaangażowania. Poświęciłem rehabilitacji całe swoje dzieciństwo. Głównie spowiedziałem dzieciństwo przez pryzmat sarek rehabilitacyjnych. I powiedzą, że do was się wie absolutnie wszystko. A w efekcie nie przyniosło to żadnych pozytywnych rezultatów. To było dla mnie takie trudne doświadczenie, że mimo, że angażowałem się na 100%, mozolna rehabilitacja w niczym mi nie pomogła, w żaden sposób nie zatrzymała mojej choroby. Nawet później usłyszałem, że może zbyt intensywna rehabilitacja w jakimś stopniu mi zaszkodziła. I od tego czasu zwątpiłem w sens zaangażowania się. Uznałem, że to nie ma sensu, skoro przykładam się, robię wszystko, co mogę, a i tak nie przynosi to żadnych widocznych efektów, tylko ból, rozczarowanie, smutek. Więc od tego momentu, chyba od 9 roku życia, kiedy usiadłem na wózku, mimo wielu lat na sarkach rehabilitacyjnych, zwątpiłem w sens tego, co robię, i odczułem taką potrzebę zdystansowania się od rzeczywistości, opuszczenia jej. I tu umienia w sobie wszelkich uczuć, zwłaszcza tych negatywnych. Uznałem, że będę żył do pół gwizdka, że nie będę do końca się angażował emocjonalnie w to, co robię, gdyż wyszedłem z założenia, że jeśli zacznę pozorować życie, jeśli nie będę się oddawał na 100%, to wtedy nie będę cierpiał. Nie będę też się bał śmierci, skoro wybrałem życie na półgwiska, życie, które nie jest do końca prawdziwym życiem. No i przez wiele lat mi to towarzyszyło. Wdrażałem to postanowienie w życie i choćby odbiło się to do mojej nauce, że nie angażowałem się w naukę. W ogóle prawie się nie uczyłem. Ludzie opierali się na improwizacji. Wystarczało mi dobre stopnie, ale się nie angażowałem w żaden temat. Wszystko pozorowałem. Wystarczało mi pozostawanie na powierzchni i uzyskiwanie pewnych dowodów, że jednak się uczę. W tym przypadku były to dobre oceny. Też pozorowałem moją walkę z chorobą, bo tak naprawdę nie chciałem o niej czytać, nie chciałem o niej nic wiedzieć, tylko zdałem się na
opinię moich rodziców i lekarzy, więc wszystko wykonywałem, co oni tam nie wymyślili, czy co ustalili. Jakby po prostu oddawałem się temu nurtowi zdarzeń. Też pozorowałem życie. Czyli wszystko robiłem tylko powierzchownie. Oddałem decyzję zaś moim rodzicom. Nie wchodziłem w konflikty. Zgadzałem się na wszystko i wydałem z nurtem zdarzeń. Uznałem, że tak będzie lepiej, że wtedy nie będę cierpiał. Że jeśli umrę za życia, to będzie to dla mnie lepsze i dla wszystkich osób wokół mnie. Uznałem, że to jest najlepszy sposób postępowania. Też mój związek z kobietą przed uznaniem Agaty również był bardzo powierzchowny. Właśnie moją największą ambicją było to, żeby się nie kłócić, żeby się na wszystko zgadzać, żeby było miło, ale jednocześnie nie chciałem niczego zmieniać w moim życiu. Nie chciałem się rozwijać. Zadowoliłem się tylko perspektywą, że mam dziewczynę, bo uznałem, że tak uniknę bólu i rozczarowania, czego ostatecznie i tak po rozstaniu nie uniknąłem. No i przez wiele lat nie dostrzegałem tego, że tak wygląda moje życie. Dopiero dzięki Agacie i sesjom terapeutycznych dostrzegłem, że wszystko, co robię w życiu, jest pozorne. Dostrzegłem powierzchowność swoich działań i tego, że zadłużyłem się w świecie fantazji. W świecie fantazji odnosi wielkie sukcesy. Byłem bogaty, było stać mnie na wszystko. Mieszkałem w Monte Carlo. I było super przyjemnie, wszyscy ludzie mnie uwielbiali. Nikt mnie nie opuszczał. To życie w fantazji było bardzo wygodne, ale bardzo oddalało mnie od rzeczywistości. Im gorzej wiodło mi się w życiu osobistym, codziennym, tym moje fantazje były coraz bardziej szalone. To też być może przyczyniło się do tego, że moja kariera influencerska nie poszła w tą stronę, którą sobie wyobrażałem. Myślałem, że będzie łatwiej i że będzie to pasmo nieustannych sukcesów. I to zderzenie się z rzeczywistością było dla mnie bardzo trudne. Okazało się, że świat fantazji wcale mi w niczym nie pomaga. Choć, jak mówię, pomagał jedynie w tym, że unikałem odczuwania tych trudnych emocji, a co było jakimś moim głównym celem. W tym momencie przypomina mi się cytat z jednego z moich ulubionych seriali, 6 stóp pod ziemią. Jeden z bohaterów, albo bohaterka, wypowiada w nim taką kwestię. Żyj tak, aby jak najbardziej zbliżyć się do rzeczywistości. Nie tej z wyobraźni, ale tej, w której żyjesz. I to jest jakby mój główny cel na kilka kolejnych lat, żeby na nowo połączyć się rzeczywistością, zagnieździć się w niej i uważam, że
to jest coś, co muszę zmienić w swoim życiu. Właśnie. Żyć na 100%. Ale nie jest to łatwe, bo moje życie jest przerażające, okrutne. I wiele razy sprawiło mi wielką przykrość. Wiele razy narażałem swoje życie. I bardzo się boję tych emocji związanych z moim realnym życiem, ale emocje to życie. Bez nich moje życie jest niepełne. Nie mogę w pełni odczuwać wszystkich emocji związanych z życiem. A skoro jakby zamroziłem sobie uczucia negatywne, rozczarowanie, strach, lęk przed opuszczeniem, to równie to przy okazji zamroziłem też uczucia pozytywne. No. A właśnie uczucia decydują też o jakości naszego życia. Muszę odzyskać z nimi połączenie. Być może wtedy będzie trudniej mi godzić się z pewnymi rzeczami, ale czuję, że tego potrzebuję. Takie coś brutalnego przychodzi mi do głowy, że niczego czuć nie będę dopiero w trumnie. I że warto w pełni wykorzystać czas, który mam na ziemi, żeby doświadczać życia w całej okazałości, we wszystkich jego odcieniach. To zadłużenie się w rzeczywistości może wiele widać dobrego, przynajmniej dostrzegam to od kilku tygodni, że jest we mnie jakaś zmiana, która pozwala mi się godzić z rzeczywistością, z moją chorobą, z moim stanem, w którym się znajduję. I czuję przez to mniejsze napięcie. I myślę, że idę w dobrą stronę. Mam nadzieję, że będziecie śledzić mój progres w kierunku prawdziwego odczuwania życia. Jestem ciekaw, co wy sądzicie o tym, czy również egzystujecie na nimi, czy też wiedziecie pozorne życie, jakie ja wiodłem przez wiele lat w celu uniknięcia bólu. No, mam nadzieję, że podobał wam się ten odcinek. Był on dla mnie bardzo trudny, ale też w jakiś sposób katartyczny, oczyszczający. Zapraszam na kolejny odcinek w poniedziałek o 20:00. Bądźcie ze mną i jeszcze raz dziękuję wszystkim patronom i patronkom. Właśnie tkwi siła, im będzie nas więcej, ten program będzie lepszy. Obiecuję wam to. Pozdrawiam.